Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Kiedy wielotysięczne tłumy zebrały się koło Jezusa, także jedni cisnęli się na drugich, zaczął mówić najpierw do swoich uczniów: strzeżcie się kwasu, to znaczy obłudy faryzeuszów. Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie wyszło na jaw, ani nic tajemnego, co by się nie stało wiadome. Dlatego wszystko, co powiedzieliście w mroku, w świetle będzie słyszane, a coście w izbie szeptali do ucha, głosić będą na dachach. Lecz mówię wam, przyjaciołom moim, nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem nic więcej uczynić nie mogą. Pokażę wam, kogo się macie obawiać. Bójcie się tego, który po zabiciu ma moc wtrącić do piekła. Tak, mówię wam, tego się bójcie. Czyż nie sprzedają 5 rubli za 2 asy? A przecież żaden z nich nie jest zapomniany w oczach Bożych. U was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzone. Nie bójcie się, jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. W dzisiejszym słowie Chrystus chce przezwyciężyć nasz lęk. Aż 2-krotnie powtarza: nie bójcie się. Nic, co na nas przychodzi, nie jest straszne. Nic też nie powinno nas napawać lękiem. Jedyną rzeczą, której możemy się obawiać, to wieczne potępienie. Jezus zachęca nas dziś, abyśmy kształtowali w sobie postawę wolności od wszelkiego lęku oraz pragnienie zjednoczenia się z Nim w wieczności. O jedno tylko powinniśmy zabiegać i o jedno się starać ze wszystkich sił – o życie wieczne. Pierwsze 3 wersety dzisiejszego fragmentu Dobrej Nowiny domykają i podsumowują temat, który rozważaliśmy przez ostatnie 3 dni. Temat zagrożenia, jakie stanowi faryzejska obłuda. Jezus podsumowuje to bardzo krótko. Wszystko, co jest ukryte, kiedyś wyjdzie na jaw i na dachach będzie głoszone. Jeśli jestem nieautentyczny, jeśli udaję kogoś lepszego niż w rzeczywistości jestem, to muszę być pewien, że to udawanie nie będzie trwało wiecznie. Kiedyś przyjdzie dzień, kiedy wszystkie moje grzechy ujrzą światło dzienne. Przyjdzie dzień sądu, kiedy stanę nagi, bez masek i przebrań. Dzień, w którym zostanę pozbawiony wszystkiego, co sobie bezprawnie przywłaszczyłem. Nie udawajmy świętych, ale nimi naprawdę się stańmy. Pracujmy nad własnym życiem duchowym, życiem w cnotach, aby w dzień sądu nie ukazała się nasza sromota, ale abyśmy byli odziani w szaty godowe życia świętobliwego.